Witam bardzo serdecznie na drugim festynie sportowym osób z niepełnosprawnością Tebno 2023. W imieniu organizatorów chciałem powitać gospodarza naszego miasta, pana burmistrza Grzegorza Głubickiego. Witam bohaterów dzisiejszego festynu. A tymi bohaterami są dzieci z przedszkola i szkoły specjalnej Towarzystwa Zależnych Świętego Jana Bosko w Gębie. Witam również szpiegunów. Serdecznie witam uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gębie. Wszyscy są w kolorze różowym. Witam również opiekunów. Tradycyjnie na zielono uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej wraz z opiekunami. Wszyscy witamy wspaniałych kibiców, uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gębie. Wielkie brawa! Dzisiaj na drugim festynie sportowym osób z niepełnosprawnością. Jest to druga edycja. W tamtym roku zapoczątkowaliśmy to wydarzenie pod patronatem burmistrza pana Grzegorza Kulbickiego. Wydarzenie to jest zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością i z tego tytułu jest ten festyn organizowany. Placówki, które wzięły udział w tym wydarzeniu, to oczywiście Warsztat Terapii Zajęciowej Dębno, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie oraz zaprosiliśmy placówkę Szkołę Specjalną oraz Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Jana Bosko. Wszyscy razem spotkaliśmy się po raz kolejny po to, by wspólnie spędzić czas poprzez zabawę. Był to czas wspólnej integracji pomiędzy różnymi placówkami, ale również mogliśmy zintegrować się z kibicami tutaj ze Szkoły Podstawowej nr 1. Także była to naprawdę integracja przez wielkie I.
osoby z niepełnosprawnościami, jak i również osoby tutaj ze szkoły. I bardzo nas to cieszy, że ta nasza integracja w taki sposób przebiega i tak się rozwija. Brawo! Wielkie brawo! Słuchajcie, falę dla nich zróbcie! Zróbcie falę! Brawo! Jak sami widzicie, nie zawsze prędkość znaczy dobrze. Tutaj mamy prezentowane przez zawodniczkę inny typ podejścia do ukończenia konkurencji. Dokładność, inny sposób. Brawo!
nadzieję kontynuować to wydarzenie cyklicznie każdego roku w tym samym terminie. Jednocześnie z Elą mamy taki zamysł, żeby stworzyć większe wydarzenie, w którym moglibyśmy zaprosić też inne placówki, możliwe, że spoza naszej gminy. I z tego miejsca chciałbyśmy również podziękować naszym sponsorom, ale też przede wszystkim panu burmistrzowi Grzegorzowi Kulbickiemu za wsparcie, za pomoc, no i również za zaangażowanie. Także naprawdę z całego serca dziękujemy w imieniu naszych placówek. Tak, bardzo się cieszymy, że mogliśmy dzisiaj wspólnie z naszymi uczestnikami brać udział w tym wydarzeniu. Jest to wydarzenie, które pokazuje, że osoby niepełnosprawne nie są wykluczone ze społeczeństwa, mogą bawić się, brać udział, integrować się. Także mam nadzieję, że będziemy kolejne lata się spotykać. I będziemy organizować takie wydarzenia. Oby w większym gronie. Pragniemy również z tego miejsca podziękować wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio, pośrednio w organizację tego wydarzenia. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dębnie za udostępnienie nam obiektu sportowego i też za całą organizację. Chcemy również podziękować dyrekcji przedszkola i szkoły specjalnej Towarzystwa Salezjańskiego imieniem Jana Bosko za zaangażowanie, za wkład zarówno finansowy, jak i podjęte działania, żebyśmy mogli się tutaj wspólnie spotkać, integrować i wspólnie się bawić. Pogratulować wszystkim uczestnikom za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Nie ma tu lepszych i gorszych, wszyscy jesteśmy zwycięzcami i do następnego. Do następnego razu i naprawdę gratulujemy, dziękujemy za udział. To było wspaniałe kolejne wydarzenie. Oczywiście do następnego razu i mam nadzieję, że nasze grono się powiększy o kolejnych uczestników. Thank you.
czas. Pożegnania są najbardziej smutne, ale mam nadzieję, że w tym naszym przypadku to pożegnanie będzie wesołe, ponieważ tak naprawdę spotkamy się za rok. Bardzo wszystkim dziękujemy za przybycie. Bardzo serdecznie dziękujemy kibicom, uczestnikom i wam wszystkim za to, że te kilka godzin mogliśmy w taki sposób spędzić. Ja bardzo serdecznie dziękuję i przekazuję mikrofon burmistrzowi. Ja bardzo przede wszystkim wam serdecznie gratuluję, jeszcze raz gratuluję za waszą odwagę, cierpliwość, wytrwałość, ale niesamowitą też rywalizację tutaj, która miała dzisiaj miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję waszym opiekunom i tym wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tej imprezy. Kochani, wszyscy jesteśmy dzisiaj zwycięzcami. Za chwileczkę dla wszystkich nagrody super specjalne. A już dzisiaj wam zdradzę, że w przyszłym roku spotkamy się wszyscy, to w jeszcze szerszym gronie, w czerwcu, na stadionie. Będą to już zawody sportowe na stadionie. Będzie cieplutko, będzie przyjemnie i będą również dobre kiełbasy i inne fantastyczne rzeczy. Także bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam na to spotkanie, a za dzisiaj wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I co? Wracamy medale. Zwycięzcami są wszyscy. Pana burmistrza o włączenie placówkom pucharów, dyplomów. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Przedszkola i szkoła specjalna Towarzystwa Salezjańskiego im. Świętego Jana Bosko. To bardzo prosimy księdza dyrektora o pomoc. Wielkie brawa dla warsztatów terapii z
zajęciowej, łącznie z wyuczeniem dla środowiskowego gminy Samotynowska. Kochani, jesteśmy po festynie sportowym osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym, że 3 grudnia przypada zawsze Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, po raz drugi wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowaliśmy taki festyn dla naszych lokalnych tutaj instytucji, czyli Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Przedszkole i Szkoła Specjalna imienia Świętego Jana Bosko w Dębnie. Dla tych wszystkich uczestników tutaj rywalizacje sportowe, ale tak naprawdę niesamowita możliwość integracji, wspólnej zabawy, wspólnej radości, wspólnego posiłku, wspólnego po prostu bycia ze sobą razem. Brawo dla Was wszystkich! Brawo dla Was wszystkich! Ale to jeszcze nie koniec wyróżni, ponieważ Pan Burmistrz ufundował nagrodę dla specjalną nagrodę dla wspaniałych kibiców, czyli uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Z ręką czy to udźwignie, ale to dla Pani uczniów. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i wszystkim wolontariuszom, opiekunom, którzy pomogli przygotować dzisiejszy festyn osób z niepełnosprawnościami, czyli pracownikom warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, nauczycieli z przedszkola i szkoły specjalnej imienia Świętego Jana Bosko, pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji, kibicom, czyli uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1, wszystkim, którzy pomogli tak naprawdę przygotować dzisiejszą fantastyczną imprezę. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Chciałabym zapytać o organizację. Czy ksiądz zadowolony? Czy się organizatorki spisały? Myślę, że tak jak w ubiegłym roku, gdzie było pierwsze edycje, także w tym, no wszystko wyszło tak jak trzeba. Czyli bardzo dobrze. Czy super. Młodzież zadowolona? Bardzo zadowolona i czekali już od ubiegłego roku, bo takie spotkanie dla nich jest bardzo ważne. To jest coś, na co pewno czekali, czego potrzebują, jej kontaktu też, nie? I pewnej rywalizacji. Czy będzie można na Was liczyć w przyszłym roku? No to wiadomo. Jesteśmy gotowi już od dzisiaj. Super, dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo.